Radiowy, przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. No, dzisiaj dam panu czadu, proszę pana. Albowiem wielokrotnie mówiliśmy o Unii Europejskiej, o tym, czy dobrze być w tej Unii, czy y, lepiej jak się nie jest w tej Unii. Pan raczej no, nie bardzo kocha Unię Europejską. Jestem zdecydowanie, no teraz... nie, że nie bardzo trochę coś. Zdecydowanym jestem wrogiem tego sowieckiego systemu, proszę pana tego kołchozu. Zdecydowanie no teraz... za rozwaleniem, za likwidacją, za ucieczką, za wyjściem, za brexitem, polexitem, czechosłowacją, exitem i za wszystkim jestem. No tak, i teraz... teraz niech mi pan no... przy fasoli... No, przy fasole panu, proszę pana, bo to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii na Wyspach, to jest coś strasznego. Oczywiście ja powinienem się z tego cieszyć, ale się nie cieszę. Do niepożądanych następstw Brexitu dołączają skutki pandemii. Brakuje kierowców, ciężarówek, ale też pracowników handlu, gastronomii, a galopujące koszty energii obnażają strukturalne wady Wielkiej Brytanii. No i proszę pana, rozlega się krzyk. Brytyjczycy boją się na przykład świąt Bożego Narodzenia, bo wtedy będzie koszmar. Nie ma paliwa, bo nie ma kto dowieść. Proszę pana, nie ma indyków nie będą mieli co jeść i tak dalej, i tak dalej. W wielu branżach także brakuje pracowników, więc wyjście z Unii Europejskiej tak pozytywnie, słyszy pan z jakim przekąsem mówię, od, odbiło się Słysza. na Wielkiej Brytanii. I co pan na to? No już, już mogę odfasolić panu? Otóż Proszę wszędzie bardzo. w tym artykule, kiedy w pierwszej części zdania piszą, że to są następstwa Brexitu, dodają, że no ale też pandemii. Moim zdaniem wszystko, co pan mówi, to jest efekt pandemii, a nic z tego, co pan mówi, nie jest efektem Brexitu. I możemy mhm. to, zaraz to rozważymy na, na, na poszczególnych elementach, ale dlaczego w takim razie dokładnie te same zjawiska dzieją się w tej chwili nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, które w Unii Europejskiej nie są i nie, nie były? Wszędzie z powodu różnych ustaw klimatycznych i tak dalej. Brakuje benzyny, ustawiały się kolejki w Stanach Zjednoczonych, bo z powodów klimatycznych Biden teraz pański zegar próbuje mnie zagłuszać. Biden tak zlikwidował produkcję benzyny w Ameryce, a Arabia Saudyjska zmniejszyła wydobycie, żeby ceny skoczyły do góry i żeby sobie nadrobić. Brakuje paliw wszędzie, to nie jest efekt brexitu. Braki towarów z kolei też pojawiają się wszędzie i w amerykańskiej prasie są te same artykuły o tym, że boimy się Bożego Narodzenia, a wcześniej boimy się Święta Dziękczynienia, że nie będzie indyków. Dlaczego dobra, nie dobra. będzie indyków? Spowodowała to pandemia, bo były przerwy w produkcji, kiedy pracownikom kazano siedzieć w domu. Nie we wszystkich Stanach, ale w wielu kazano, że kwarantanna, czy tam jak to się nazywało, lockdown. O. W związku z tym zamykano produkcję. I teraz efektem będzie to, że zabraknie indyków. Przecięte są też łańcuchy dostaw z Chin i częściowo z powodu pandemii, ale głównie Chińczycy robią to celowo. Nie przyjeżdżają towary, które kiedyś przyjeżdżały i w Ameryce artykuły się pojawiają o tym, że zabraknie prezentów na półkach. Ameryka jest przyzwyczajona kupować stosy prezentów. Większość zrobiona była w Chinach, w tym roku tego nie będzie. Więc wszystkie zjawiska, które mi Pan z Wielkiej Brytanii opisał, to ja je obserwuję również w Stanach Zjednoczonych. No. Więc nie wynikają z Brexitu. To, ale ja jestem w Unii Europejskiej, w kraju należącym do Unii Europejskiej i nie zauważam, żeby nie było ciężarówek, cystern, które dostarczają paliwo do stacji benzynowych. A zauważył pan są zwyżki cen benzyny we wszystkich krajach Unii? Pan A to, to ja zauważyłem, ale to proszę pana z innych powodów zauważyłem te zwyżki cen, albowiem prezes tego koncernu największego polskiego, Podlizuje się do wszystkich i lekką ręką wyrzuca dziesiątki milionów, a może setki milionów na inne cele, zamiast obniżać, a nie podwyższać ceny benzyny. I tutaj byśmy wkroczyli w inny obszar, proszę pana. No ale w we Polsce Francji każdy... czemu skoczyła benzyna? Bo mamy no dobrze, ale, ale w Polsce klimatyczne nie... paryskie. No. Dlaczego skoczyła cena elektryczności? Wszędzie. Tak. W Polsce no dobrze, dramatycznie a... skoczyła. No, no to, ale to Brexit spowodował, proszę pana, w Wielkiej Nie, Brytanii. proszę pana, ale to, to niech pan mi powie, panie Wojciechu, może pan wie na przykład, obojętnie jaka impreza się odbywa, oczywiście słuszna politycznie w naszym kraju, to słyszymy, że sponsoruje tę imprezę Orlen właśnie. To niech pan mi powie, te pieniądze spadają z nieba, czy z właśnie z, z akcyzy na paliwo, z benzyny i tak dalej. I już tak dalej. Panu powiem, to, nie lepiej, to nie lepiej ludziom ułatwić życie, proszę pana, i nie podnosić cen benzyn i nie pakować tych dziesiątków y, milionów. Złotych na jakieś no, często idiotyczne cele? No Ale wie pan z to czego chyba. to się bierze? Z tego, że właścicielem przedsiębiorstwa jest państwo. To już za komuny też tak było, że były finansowane pochody pierwszomajowe i inne rzeczy, a jednocześnie była drożyzna albo brakowało towarów. Więc to jest zła marksistowska koncepcja, żeby właścicielem środków produkcji było państwo. Obywatele indywidualni powinni być właścicielami środków produkcji i słowo indywidualni dodałem dlatego, że korporacja też jest złym pomysłem, bo tam nie wiadomo kto jest właścicielem oraz korporacja może być silniejsza, jest międzynarodowa od pojedynczego państwa na terenie danego państwa. Więc błędem jest to, że istnieje państwowe przedsiębiorstwo Orlen. To jest skandal. Powinno być porąbane na kawałki i sprzedane w prywatne ręce, a państwo nie powinno mieć żadnych środków produkcji, bo wtedy, e, wtedy z zysku finansują swoich kumpli i swoje imprezy, tak jak robi obecnie PiS. Ale wróćmy do tej Wielkiej Brytanii. Czy nie sądzi wróćmy. Pan, że oni wychodząc, dokonując tego aktu brexitowego, mhm. nie sądzi Pan, że nie przygotowali się do tego? No bo przecież musieli przewidzieć, mogli przewidzieć to, że zabraknie tych pracowników, o których mówimy, czyli na przykład kierowców, pracowników handlu, e, nie wiem, w rzeźniach jakichś tam i tak dalej, i tak dalej, te prace, których nie chcą wykonywać Brytyjczycy. No, i teraz stanęli przed faktem, że no stoją przed murem, powiedziałbym, niemożności szybkiego wydobycia się z tego kryzysu. Wie pan co, to dla nich dobre akurat. To jest tak, jak że w chorobie trzeba czasem podać gorzką tabletkę. Dla nich to akurat dobre, bo mają jednocześnie całą masę ludzi gnijących na bezrobociu. Brytyjczyków, którym dawano coraz wyższe zasiłki i w którymś momencie było taniej przedsiębiorcy sprowadzić niewykwalifikowanego pracownika ze Słowacji albo z Polski do pracy w chłodni. To jest trudna praca, oświetlenie szyb nie ma tam, na, nie zobaczy pan czy słońce, czy deszcz na zewnątrz, tylko w zamkniętych pomieszczeniach pan pracuje, w dodatku zimno jak tam w chłodni, nie? W związku z tym to jest praca nieatrakcyjna. Brytyjczycy z niej porezygnowali, poszli na bezrobocie i gniją na tym bezrobociu systemowym, nieraz w drugim pokoleniu już. Natomiast przyjmowano tanich z Unii Europejskiej, chętnych do roboty. To było dla Wielkiej Brytanii niedobre. Dla Słowaka, dla Polaka może to było atrakcyjne, ale dla kraju Wielka Brytania to nie było dobre. Że, no to i teraz się będą mogli z tego wykaraskać. Brakuje im pracowników, to może zaczną, proszę pana, zmniejszać zasiłki albo zachęcą w jakiś inny sposób tych swoich ludzi, żeby wstali z sofy, zgasili Netflix i poszli do chłodni. Ale oni chcą właśnie robić coś innego. Chcą tak pod przykrywką, proszę pana, łatwych wiz, bo mają przydzielać łatwe wizy chcą wrócić do tego, co było, w tym sensie, że przyjmą no ileś tam procent, kilkadziesiąt procent tych, którzy wyjechali z Wielkiej Brytanii, albo nowych, ale z zagranicy właśnie, Aha, żeby opędzić to i żeby, żeby sobie żyć dalej w luksusie. Wie pan, teraz Pan no. mówi o świetnym, wizy. o świetnym moim zdaniem pomyśle, żeby dawać szybkie wizy pod konkretne branże. To od wielu dziesięcioleci stosuje Australia na przykład, kiedy im brakuje rąk do pracy w jakiejś branży, to mówią, Przyjmiemy do pracy w Australii i nawet damy ci pobyt stały i docelowo paszport, ale musisz być inżynierem albo musisz być najlepszym kierowcą ze wszystkimi uprawnieniami do największych tirów i koparek i do innych rzeczy. Tylko takich chcemy. Wpuszczają w związku z tym do Australii merytorycznie i Wielka Brytania chce stworzyć teraz właśnie taki system, żeby nie z Unii Europejskiej przyjeżdżał każdy, kto chce. Każdy patałach, który chciał, mógł jeździć do Wielkiej Brytanii i podejmować tam pracę. Tylko teraz, Wielka Brytania będzie przyjmowała tych, których i Wielkiej Brytanii potrzeba. Potrzeba 13 tysięcy pracowników do chłodni, to takich przyjmiemy, ale jednocześnie postawimy dodatkowe warunki, że masz mieć umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Bo w ramach Unii to on mógł sobie przyjechać i mówił tylko po francusku albo po słowacku. A teraz będzie Wielka Brytania miała możliwość przefiltrowania tych pracowników i lepsi ludzie przyjadą do nich z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, lepsi. Ale jest jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna. Na razie rząd Johnsona zapowiedział, poza łatwymi wizami dla kierowców ciężarówek, kolejne 5 tysięcy takich wiz dla pracowników przemysłu mięsnego. I uwaga, prawdopodobnie jednak wkrótce będzie zmuszony do wypuszczenia wielu kolejnych i uwaga, jeszcze bardziej, podkopując w ten sposób, oprócz Uwaga, zamrożone już umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, dwa inne filary Brexitu ograniczenie imigracji z Europy i trwałe oparcie się na krajowej sile roboczej. Czyli z jednej strony to, o czym Pan mówi. Proszę bardzo Anglicy, Brytyjczycy, zatrudniajcie się, mamy dla was pracę, a tutaj te wizy i łamanie umowy o handlu wolnym ze Stanami Zjednoczonymi i łamanie umowy o ograniczeniu nie, tej umowy tej umowy w tej chwili nie ma, no to niech sobie z Bidenem załatwią. Strasznie dopingowali niektórzy Bidenowi, że Trump jest okropny, bo wymusza pewne rzeczy z punktu widzenia Ameryki dobre, ale dla nas nieprzyjemne, na przykład że w NATO, że musimy nagle składki zacząć płacić. Wszyscy doili Amerykę przez dziesięciolecia, w tym najbogatsi typu Niemcy i Francuzi, a Trump im powiedział płaccie składki takie jak spisane w umowie, to się nie podobało. No to teraz macie Bidena, który ma miętką rączkę do wszystkiego i sobie załatwcie, żeby była umowa o handlu lepsza dla Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi. No to, to niech się pan za nich nie martwi. Mnie się ogólna ta koncepcja, że można filtrować pracowników czy ludzi w ogóle, którzy do nas przyjadą, ona mi się bardzo podoba. Chciałbym, żeby tak było w Polsce, że nie przyjeżdża sobie kto chce do pracy z dowolnego kraju Unii Europejskiej i nie możemy go zatrzymać, ani powstrzymać, tylko ja bym wolał, żebyśmy filtrowali. Ale ja myślę, że wielu, kończąc to, że wielu Brytyjczyków, no tak z nostalgią, co najmniej myśli o czasie, kiedy byli w Unii Europejskiej. Jak jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to o jednej sprawie związanej z chyba pana znajomym, tak mi się wydaje, Rafałem Ziemkiewiczem. Zna ta. pan? No, no tak, to ta kumpel mój jest, tak. No więc właśnie, Rafał Ziemkiewicz, to wszyscy wiedzą, to huk się rozlek, proszę pana. Nie został właśnie wpuszczony do Wielkiej Brytanii na lotnisku, zatrzymano go, pojechał tam z córką, która przypuszczam, że nie za darmo, miała studiować na. No, studiuje, studiuje została przyjęta. Żonę wpuszczono, córkę wpuszczono, Maria... zapłaciła no, majątek no. za studiowanie biochemii czy czegoś no, takiego właśnie. na Oksfordzie, dobrej uczelni. Natomiast Ziemkiewicza zatrzymano na lotnisku, aresztowano go na lotnisku, tak podają media. Proszę... To on podaje. No, ale nie no. wolno zatrzymać bez podania y, powodu. Natomiast no podano powód. Wie, nie, Wielka, Wielka, Wielka Brytania tu złamała prawo. Nie podano żadnego paragrafu. Podano, proszę pana, że nie wpuszczałem go do Wielkiej Brytanii za to, że głosi poglądy, które są ogólnie uznawane za sprzeczne z logiką i szerzą nienawiść, i itd. Nie, 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 nic, i tak dalej, nic i tak dalej. takiego, żadnego takiego paragrafu mu nie przedstawiono. Po pierwsze... To, że zatrzymują człowieka i nie wpuszczają za to, że głosi jakieś poglądy, to jest strasznie niebrytyjskie. To znaczy, że Wielka Brytania stoczyła się do poziomu Rosji sowieckiej. Że jak ktoś ma złe poglądy, to go nie wpuszczamy albo go zamykamy. To mi się strasznie nie podoba. W Wielkiej Brytanii, pamięta pan, był Hyde Park i można było powiedzieć wszystko. I nie było za to kary. I król nie obcinał głowy, nawet jak się mówiło brzydkie rzeczy w Hyde Parku na temat króla. Czy tam parlamentu i tak dalej. I teraz ta Wielka Brytania, która orędownikiem wolności słowa była, nie wpuszcza Ziemkiewicza nie dlatego, że jest terrorystą i montował bomby i należał do organizacji, która chciała wysadzić w kosmos świat zachodni. Tylko... Nie wpuszczają go za, za poglądy, które ma i głosi. To tak. mi się strasznie nie podoba. No nie wiem, pan no tej nie, postawie brytyjskiej nie, nie, czy co ale, nagle? Niech pan mi powie w takim razie, gdyby do Wielkiej Brytanii przyjechał jakiś imam, nie znam terminologii nazewnictwa no imam, no. ich religii i głosiłby, proszę pana, swoje poglądy, mówiąc, że terroryzm to jest dobra sprawa, że trzeba niewiernych zabijać i tak dalej, i tak dalej. To wpuszczać takiego człowieka do Wielkiej Brytanii. No, czy go aresztować. To zatrzymać. Tego zatrzymujemy i nie wpuszczamy, bo on podżega do przestępstwa konkretnego, do zabijania ludzi podżega. To możemy się posłużyć tym paragrafem, że podżeganie jest zakazane i w związku z tym nie chcemy, żeby ten facet podżegał i pre prewencyjnie go nie wpuszczamy na teren Wielkiej Brytanii. Natomiast no wobec właśnie... Dziękiewicza nie postawiono żadnego zarzutu, dlaczego konkretnie pana nie wpuszczamy. Odpowiedź taka ogólna na pytanie Ziemkiewicza, dlatego że pan prezentuje poglądy niezgodne z wartościami Wielkiej Brytanii. To nie jest odpowiedź, bo on im zadał drugie pytanie, a jakie konkretnie? I nie urzędnik mu uczciwie odpowiedział, ja nie wiem. Ale wie pan, panie Wojciechu, gdyby Wielka Brytania była w Unii, to Ziemkiewicz nie miałby tych problemów. Miałby, przejechałby miałby. Sobie, nie, grzaszów, no przejechałby go. Ale za czasów, no. kiedy była w Unii, Ziemkiewicz już miał kłopoty z zjeżdżaniem do Wielkiej Brytanii, bo pan cały czas myli jeżdżenie ze strefą Schengen. I Unię Europejską ze strefą Schengen. To są dwie odrębne organizacje. Schengen to jest umowa o bezwizowym, bezpaszportowym przemieszczaniu się, głównie na terenie Unii Europejskiej, ale są kraje, które były w Unii albo są w Unii i nie są w Schengen. Więc do Wielkiej Brytanii czy do Irlandii pan jeździ na zasadzie, że jest Schengen albo nie ma Schengen. I były przypadki powstrzymywania. Ziemkiewicza, Michalkiewicza przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Ja miałem kłopoty z wynajęciem sali w Irlandii, kiedy chciałem dać występ komediowy, bo byłem wpisany na listę wrażych elementów. Czyli w dobrym towarzystwie pan jest, panie Wojciechu. Ja w każdym razie twierdzę, sądzę... Za komuny też byłeś i... wpisany na listę wraży no elementów tak. i dlatego uważam, że to jest ten sam tak. system, tylko ja so... tylko trochę się tam zmieniła flaga albo dekoracja. Ja sądzę, panie Wojciechu, że państwo ma prawo podejmować takie decyzje, jak podjęło akurat w sprawie pana Ziemkiewicza, bo na przykład jakby chciał, nie wiem, Putin przyjechać do naszego kraju prywatnie, nie, też nie wiem, czy by go wpuścić z powodu jego Ale, panie poglądów. Andrzeju, ja też uważam, i tutaj cieszę się, że się Pan wpakował w zgodę ze mną, bo ja uważam, że każdy kraj suwerenny może bez podania powodu nie wpuścić kogoś, jak ktoś mu się nie podoba, albo no. w ogóle podoba mu się, nie, nieważne. Może nie wpuścić, bo na zasadzie, że już dzisiaj nie wpuszczamy, zamykamy ten interes albo za dużo ludzi tutaj jest, nie chcemy więcej i w ogóle nawet nie sprawdzamy kim pan jest, tylko więcej nie wpuszczamy. Uważam, że każdy suwerenny kraj ma prawo bez tłumaczenia się komu komukolwiek nie wpuścić kogokolwiek. Czyli Ziemkiewicza to mieli prawo nie wpuścić. Taki no, jest skoro go nie wpuścili, to znaczy, że mieli prawo. No to jest nieeleganckie wobec Ziemkiewicza, bo od Wielkiej Brytanii oczekujemy najwyższych standardów, jeśli chodzi o poszanowanie własnego prawa, cudzego prawa, międzynarodowego prawa i wolności słowa. Tego nas nauczyła Wielka Brytania przez dziesiątki lat, że to oni byli forpocztą różnych dobrych rzeczy, więc oczekiwania wobec Wielkiej Brytanii są takie, że nie będą takich numerów robić. Ale to jest ich, ich podwórko i tak, mają prawo nie wpuścić Ziemkiewicza. No i skorzystali z tego prawa. Panie Wojciechu, ze dwie minuty nam zostało, a może trzy. To bardzo szybko, bo mnie to wstrząsnęło i, i no? nie powiem, że zmieszało. 25 zarzutów w sprawie korupcji w więzieniu w Nowogardzie. Zastanawiają się dziennikarzy lub przestępców dostało przepustki. Chodzi o to, że strażnicy ci którzy mieli pilnować dyscypliny tych ludzi którzy są w zakładzie karnym brali łapówki sprzęt elektroniczny drogie zegarki i alkohole wielu już poleciało między innymi dyrektorka tego zakładu karnego mówi się że ona jest ofiarą ale tak w skrócie mówiąc, no to jak dopuściła do takiego stanu, to też powinna odpowiedzieć. Tylko ja się zastanawiam, no bo przecież Nowogard to nie jest odosobniony przypadek. Przypuszczam, że w wielu zakładach karnych biorą łapówy, i za te łapówy więźniowie, ci skazani, mają lżejsze życie. Coś się pokręciło, chociaż przypuszczam, że na całym świecie tak się dzieje. No co pana to dziwi? W Stanach Zjednoczonych mafia, jak była w Chicago i w Nowym Jorku, to kupowali sobie całe komisariaty policji. Całe departamenty policji sobie kupowali, w tym sensie, że ten departament nie robił pewnych rzeczy, nie chodził mafii po piętach oraz robił pewne rzeczy, które mafia zlecała. Więc to, że nam zjawisko żadne nowe nie jest. Natomiast ja przywołuję ustawę z początków II Rzeczypospolitej, gdzie była, i mogę Panu to wydrukować albo wniesiemy na naszej stronie, gdzie za korupcję urzędnika państwowego była kara śmierci. I jakby strażnik więzienny dostawał karę śmierci za to, że przyjął łapówkę w postaci zegarka, i nie obchodzi nas wysokość łapówki. Za jakąkolwiek łapówkę urzędnik państwowy na posadzie chronionej do końca życia i z dobrą emeryturą, urzędnik i wcześniej się na emeryturę przechodzi z urzędów państwowych, wojskowi, strażnicy więzienni, policjanci itd. Czyli dostałeś zaufanie od społeczeństwa i przywileje. Jak złamałeś i zaczynasz łapówki brać, no to ja bym czapę dawał. Patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju. Zresztą mówiliśmy wielokrotnie o miejscach różnych firmach, gdzie się poznajomości i załapówki załatwia no, duże pieniądze, tak bym to określił, pracę na przykład. No to ciekawe, czy są jeszcze takie miejsca w naszym kraju, gdzie wszystko jest czyste, ale to takie możecie. Przepadek mienia, całkowity przypadek mienia, czyli co nagrabił, to przypada. Bo wziął łapówkę w formie jednego zegarka, to ma przepadek całego mienia. Z całego życia, wszystkiego. I czapa. Czapę likwidują prawie na całym świecie. No, jedno, to jest błąd, ostatniego. bo jak nie ma tego straszaka, to pan ma przeróżne takie zjawiska, i pan się teraz martwi, że o jej, ubrali łapówki za wypuszczanie na ulicę przestępców na przepust. No tak, Mogę że z panem to... targować że do żywocie bez prawa skrócenia wyroku. Tak, I, siedzi się... i on jest straszakiem dla wszystkich innych strażników więziennych, bo przychodzi następne pokolenie strażników więziennych i pyta: A ten dziadek, co to jest? A od 1947 roku wziął łapówkę w postaci papierosa od przestępcy i mu dał dodatkową miskę zupy. I siedzi do tej pory, widzisz młody? Kończymy dzisiaj. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd. Prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.